ciężko cokolwiek stwierdzić, bo pierwszy mecz graliśmy, nazwijmy to, bardziej standardowym składem, drugim pomogli tutaj chłopaki z innych teamów. No, było widać różnice w obu spotkaniach, chociaż pierwszy mecz uważam, że zagraliśmy nieźle. Te bolesne, właściwie minuta, nie dwie minuty, powodowały to, że straciliśmy punkty w meczu z MPTech-em, ale nie poddajemy się, sezon jest długi, jeszcze mamy 10 spotkań, także walczymy o na pewno jak najwyższe miejsce. Słyszałem, że były problemy, były wątpliwości, czy będziecie się zgłaszać, czy nie, czy to prawda? Znaczy, głównie problemy kadrowe, tak? Tutaj usiedliśmy i stwierdziliśmy, że po prostu trzeba skończyć z tradycją i troszeczkę ludzi z zewnątrz jednak dokoptować. No, jak widać, to przynosi rezultaty po prostu. Także miejmy nadzieję, że czasami panowie z różnych teamów, czy z Kasztaniaków, czy z Słowenii, to nam zwyczajnie pomogą i dzięki temu będzie to robiło różnicę na plus. Jest szansa na odbudowanie drużyny w drugiej lidze. Wiosna zawsze należy do nas, także mam nadzieję, że będzie tak samo.